Moim gościem jest dzisiaj Jacek Bełz, miejscowy biznesmen, restaurator, a od września przewodniczący Koła Nowoczesnej w gminie Międzyrzecz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dlaczego zaangażował się Pan w działania Nowoczesnej? Prowadzę od ponad 20 lat działalność gospodarczą na terenie gminy Międzyrzecz i po ostatnich wyborach, po wydarzeniach, jakie miały miejsce przez ostatnie 2-3 lata, doszedłem do wniosku, że przedsiębiorcy mają zbyt mało przedstawicieli w radach miejskich, w radach powiatów, w urzędach marszałkowskich i dlatego zaangażowałem się w tworzenie struktur nowoczesnych w Międzyrzeczu. Od powstania Koła w Nowoczesnej nie upłynęło dużo czasu, bo zostało utworzone we wrześniu tegoż roku. Niemniej macie już jakieś dokonania? Znaczy, koło powstało 6 września 2016 roku. Od tego czasu budujemy struktury nowoczesne i przyjmujemy nowych członków. Robiliśmy spotkania programowe, konsultacje społeczne, z tym, że ze względu na to, że jest to niewielki okres czasu, tych spotkań było stosunkowo niewiele. Mamy plan na przyszły rok, każdego miesiąca chcemy się spotykać w Międzyrzeczu i we wszystkich sołectwach, żeby przedstawić ludziom program nowoczesny. No właśnie, chciałam zapytać o te plany na najbliższą przyszłość. Tak jak powiedziałem, budujemy struktury. Ja przede wszystkim chcę, czy występuję do ludzi młodych, do tych ludzi, którym chce się coś zmienić w naszej gminie, w naszym powiecie. Zależy mi na tym, żeby jak najwięcej młodych ludzi przystąpiło do nowoczesnej. W tej chwili nie ukrywam, że pilotuję projekt z mojej inicjatywy. Budujemy lokalną organizację turystyczną, która chce, żeby skupiała wszystkich działających na terenie gminy Międzyrzecz czy powiatu międzyrzeckiego, przedsiębiorców, podmioty zajmujące się turystyką w szerokim znaczeniu tego słowa. Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję.